pierwszy mógł było 5-1 dla Gorzowa. No ale ogólnie ciekawe zawody, bo coś się dzieje przynajmniej. Będzie się działo chyba. Zobaczmy sobie, co się działo w wyścigu czwartym, bo ten chyba najbardziej nam odpowiada do przeanalizowania. Janusz Kołodziej i Nils Christian Iversen o tym drugim świeżo koronowanym mistrzu Danii. Mogliśmy jeszcze wczoraj mówić kat drużyny narodowej Polaków. Za chwilę będziemy mówili kat Janusza Kołodzieja. No tak, zawodnicy z Gorzowa wyszli lepiej ze startu. Jak powiedziałem, Janusz przegrał moment startowy. No Bartek, jeżeli by jechał bardziej parą przy krawężniku, myślę, że Iversen nawet by go podniosł, dojechałby do niego. No a tak jechali na 4-2, no i Janusz nie utrzymał krawężnika w ostatnim łuku. Odszedł od niego, a wykorzystał to bezbłędnie Nils, który ten tor zna dobrze i widać, że na razie tylko krawężnik jedzie, a duża nie trzyma. Tak wyglądało to przedostatnie jeszcze kółko wyścigu czwartego i za chwilę ten moment newralgiczny, Piotrze. No powoli zbliżał się właśnie Nils z atakami, wchodził szerzej, przy krawężniku wychodził, no i tu właśnie błąd Janusza, wejście w krawężnik, nie utrzymał tego krawężnika, skorzystał z tego bezbłędnie Nils, który zdobył 2 punkty i 5-1 dla gospodarzy. Przy tak wyrównanym meczu każde zwycięstwo, takie bieg 5-1, to jest naprawdę ciężko potem to odrobić, bo przy kolejnych remisach, jak będziemy mieli, to nie ma nawet możliwości taktycznej stawić, a 4 punkty to już jest dużo.